burmistrza Ireneusza Łuckę, zastępcę burmistrza Ryszarda Biernackiego, skarbnika gminy Piotra Adama Kradowskiego, panią sekretarz gminy Joannę Kaznowską, panią dyrektor szkoły w Wierzchowiskach, pana dyrektora szkoły w Pilniku, radnych Rady Miejskiej, sołtysów, obsługę rady, przybyłych mieszkańców oraz witam bardzo panią Krystynę Tomczyk, przewodniczącą Związku Zawodowych Nauczycieli ZNP z siedzibą w Gorzycach. Pozwólcie państwo, że usiądę. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy zgodnie z listą obecności 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. No to nie ma nie odpowiedziałem 13. Przepraszam, ale ja dopiero pytam. Przepraszam, to w takim razie 12 w sesji będzie uczestniczyło 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalający na podejmowanie prawomocnych decyzji. Proszę państwa, proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wyznania Rady Miejskiej w Gorzycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia 2020 roku numer 18/301/2020. Opinia Komisji Oświaty i tak dalej. Trzecie, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Mienniku. Opinia Komisji Oświaty w sprawie politycznej sportu i spraw socjalnych. Czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Wierzchowiskach w celu utworzenia filii szkoły podstawowej nr 1 imieniem Jana Pawła II w Gorzycach. I tu poprosimy o opinię Komisji Oświaty w sprawie kultury fizycznej, sportu i spraw socjalnych. Piąty punkt, zamknięcie sesji. Czy państwo radni zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad? Dobrze, proszę panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja proszę o dopisanie jednego punktu do porządku obrad, najlepiej w punkcie piątym przed zamknięciem sesji, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/2010/2020 Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych form dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe były doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projekt tej uchwały był przedłożony Komisji Oświaty i już był opiniowany, także nie będę chciał państwu w całości czytać, ale pani przewodnicząca już dostała ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego proponowanego porządku obrad? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do pierwszego punktu. Otwarcie sesji już nastąpiło, przechodzimy w tej chwili drugi punkt. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Miejskiej w Gorzycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia 2020 roku numer 18/201/220. Teraz przedstawię państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Gorzycach z dnia lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Miejskiej w Gorzycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia 2020 roku nr 18/201/2020 na podstawie artykułu 18 ust. 1 oraz artykułu 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z
późniejszymi zmianami Rada Miejska w Dożycach uchwala, co następuje. Wezwanie Rady Miejskiej w Dożycach do usunięcia naruszenia prawa złożone przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Wierzchowiska, doręczone do Urzędu Miejskiego w dniu 3 lutego 2020 roku, dotyczące usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezawiadomieniu o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów w ustawowym terminie, to jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zgodnie z podniesionym artykułem 59 ust. 1 w związku z artykułem 5c ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dziennik ustaw z 2004 roku, numer 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami oraz nieumieszczeniu w treści tej uchwały informacji o pracownika, to jest o ich zawodowej przyszłości, zgodnie z paragrafem 131 w związku z paragrafem 143 w związku z paragrafem 35 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej. Dziennik ustaw nr 100, pozycja 908 uznaje się za bezzasadny. Paragraf 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dożycach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozwolicie Państwo, że przeczytam teraz uzasadnienie do tej uchwały. Do Urzędu Miejskiego w Dożycach w dniu 3 lutego 2020 roku Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Wierzchowiska złożyła pismo wzywające Radę Miejską w Dożycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia 2020 roku nr 18/201/220, podnosząc, że naruszenie prawa polegało na niezawiadomieniu o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów w ustawowym terminie, to jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Rada Rodziców podniosła podstawę materialno-prawną wezwania, wskazując artykuł 59 ust. 1 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dziennik ustaw 2004, numer 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami. Rada Rodziców zarzuciła też nieumieszczenie w treści tej uchwały informacji o pracownikach, to jest o ich zawodowej przyszłości, zgodnie z paragrafem 131 w związku z paragrafem 143 w związku z paragrafem 35 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, dziennik ustaw nr 100, pozycja 908. Jednocześnie artykuł 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Należy jednak zauważyć, że przytoczone podstawy materialno-prawne, to jest artykuły 59 ust. 1 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dziennik ustaw z 2004 roku nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami, nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż zostały ponad 2 lata temu uchylone ustawą z dniem 1 września 2017 roku, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 70. Również nie jest obowiązujący i został zmieniony tekst jednolity wyżej wymienionej ustawy opublikowany dotychczas w dzienniku ustaw z 2004 roku nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami. Niemniej, mając na uwadze wskazywane przez przepisy ustawy Prawo oświatowe, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 1148 z późniejszymi zmianami,
terminy, to jest artykuł 89 ustęp 1, wskazujący, że szkoła publiczna z zastrzeżeniem ustęp 2, 3 i od 14 do 18 może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich, tych uczniów właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Należy stwierdzić, że Rada Miejska w Dobrzycach zachowała terminy określone w wyżej wymienionych przepisach. Jednocześnie nie istnieje prawny obowiązek zamieszczania w wyżej wymienionej uchwale informacji o pracownikach, to jest o ich zawodowej przyszłości, zgodnie z podnoszonym przez skarżących w paragrafie 131 w związku z paragrafem 143 w związku z paragrafem 35 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, dziennik ustaw nr 100, pozycja 908. Odnosząc się tym samym do podniesionych zarzutów, Rada Miejska w Dobrzycach nie znajduje uzasadnienia do uznania za zasadne podniesionych zarzutów naruszenia artykułu 59 ustęp 1 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dziennik ustaw 2004 roku, numer 256, pozycja 2572 z niniejszymi zmianami. Tym samym zarzuty formułowane w piśmie z dnia 3 lutego 2020 roku nie znajdują odzwierciedlenia w analizowanym stanie faktycznym i prawnym. Z tych też względów Rada Miejska w Dobrzycach uznaje wezwanie za bezzasadne. Proszę Państwa, poproszę w tej chwili Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu o opinię. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Słucham? Nie ma. W takim razie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wyzwania Rady Miejskiej w Dobrzycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia 2020 roku nr 18/201/2020 jest wyświetlony na ekranie i poddajemy pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę rękę podnieść do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Miejskiej w Dobrzycach do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą z dnia 17 stycznia została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Podjęciu uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Chmielniku. I tutaj bardzo proszę panią sekretarz Joannę Kaznowską o przedstawienie projektu uchwały. Pan burmistrz, tak? To bardzo proszę. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Pani sekretarz uzupełni moją wypowiedź, ale ja tylko w skrócie powiem oczywiście, jaka jest sytuacja. Tak jak Państwo pamiętają, proces procedowania w tym zakresie jest określony
uchwały intencyjne, które zostały podjęte na poprzedniej sesji nadzwyczajnej. W tej chwili mamy obowiązek rozstrzygnąć w przypadku akurat Szkoły Podstawowej w Chmielniku. Otrzymaliśmy z kuratorium postanowienie nr 31/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty, który postanawia pozytywnie zaopiniować likwidację Szkoły Podstawowej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020 roku. No nie jest to sytuacja na pewno dla nas przyjemna i dla mnie jako burmistrza, i myślę, że dla Rady będzie to łatwe głosowanie. Natomiast głównym problemem, który w tej chwili, z którym się borykamy, to jest oczywiście problemy finansowe gminy jako całości, a w szczególności spowodowane bardzo intensywnie rosnącymi wydatkami na edukację. Szczególnym rokiem był rok właśnie 2019, gdzie nasze dotacje dla szkół wiejskich wzrosły tak średnio o 100% w porównaniu do roku 2018 i powoduje to szeroko i daleko idące konsekwencje. Oczywiście trzeba przeciwdziałać tym negatywnym konsekwencjom w przyszłych latach. Przeanalizowaliśmy również szeroko sytuację głównie demograficzną, jak również inne aspekty, to że coraz więcej rodziców zapisuje swoje dzieci właśnie również z rejonu, szczególnie Chmielnika, z tego obwodu szkolnego, do innych placówek oświatowych. To pokazuje pewne tendencje w tym zakresie i dlatego postanowiliśmy po szczegółowej analizie przedłożyć Państwu taką propozycję, aby tą szkołę poddać likwidacji. Oczywiście od ostatniej uchwały, przez ostatni miesiąc spotykaliśmy się na kilku spotkaniach z rodzicami, z nauczycielami, z mieszkańcami miejscowości, gdzie no, ze zrozumieniem przyjmowaliśmy argumentację, która się pojawiała. Niemniej jednak, tak jak też wcześniej mówiłem, tutaj opinia kuratorium będzie bardzo ważna przy podejmowaniu tej decyzji. Dlatego po różnych rozmowach, nawet jeszcze tych, co dzisiaj się toczyły, po tym, co wspomniałem, analiza demograficzna tutaj jest bardzo niekorzystna na tym terenie, podtrzymujemy wniosek o zamiarem likwidacji tej szkoły w Chmielniku. Natomiast w projekcie uchwały jest jedna zmiana, ponieważ pozostawiając otwór szkolny w szkole w Krzu, proponujemy Państwu, rodzicom, że dzieci będą dowożone do dowolnie wybranej placówki. Oczywiście no, nie sądzę, aby to, które wchodził Pan Czyn, także mówimy tutaj w tych placówkach najbliżej położonych, a więc jeśli Państwo nie wybiorą dla siebie, dla swojego dziecka szkoły w Krzu, co byłoby dla nas, z naszego punktu widzenia, optymalne, a wybierzecie którąś ze szkół w Lubrzycach, ten transport będzie nam również zapewniony do szkół w Lubrzycach. Ja może dziękuję na razie wstępnie. Panią sekretarz, poproszę o uzupełnienie wypowiedzi. Dziękuję bardzo, Pani Burmistrzu. Proszę Pani sekretarz. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Państwo Sołtysi, Państwo Dyrektorzy, Szanowni Przedstawiciele Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców, Szanowni Państwo. Zgodnie z artykułem 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany na co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Rada Miejska w Lubrzycach rozpoczęła procedurę likwidacji szkoły podstawowej w Chmielniku, podejmując w dniu 17 stycznia 2020 roku uchwałę nr 18/200/2020 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Chmielniku. Uchwała intencyjna upoważniała burmistrza Lubrzyc do dalszego postępowania przewidzianego w artykule 89 ustawy Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę pismem z dnia 22 stycznia 2020 roku
zawierającym uchwałę intencyjną wraz z uzasadnieniem zwrócił się do kuratora oświaty w Lublinie o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły w Chmielniku. Kurator oświaty w Lublinie pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły podstawowej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Za likwidację szkoły podstawowej w Chmielniku kurator wziął tutaj następujące przesłanki, te, które wskazaliśmy w przedmiotowej uchwale, w uzasadnieniu. Obecnie w szkole uczy się 29 uczniów, w tym dzieci z obwodu przypisanego do szkoły 22. Liczba uczniów w obwodzie, tak jak już tutaj rozmawialiśmy na komisji, jest 66, czyli w tej chwili 1/3 dzieci uczy się w danej szkole, pozostali rodzice wybierają dla dzieci inne szkoły. W oddziale przedszkolnym jest 8 dzieci, w tym spoza obwodu 2 dzieci. Liczba dzieci w obwodzie jest 33. Również tutaj pani wizytator, pani kurator wzięła pod uwagę małą liczebność sal, brak warunków do prawidłowej realizacji podstawy programowej, sytuację ekonomiczną i demograficzną i pilną potrzebę, naszą potrzebę reorganizacji sieci szkół czy szkoli do panujących warunków demograficznych i ekonomicznych. Budynek szkół podstawowych w Chmielniku jest bardzo mały, nie posiada odpowiednich warunków lokalowych, aby zapewnić uczniom prawidłową realizację podstawy programowej w 9 oddziałach, czyli w klasach 1-8 plus oddział przedszkolny. Sale lekcyjne są sposobem gospodarczym dzielone według potrzeb dydaktycznych klas. Dostosowanie budynku do funkcjonowania pełnowymiarowej szkoły, tak jak mówiliśmy na pierwszej sesji poświęconej temu tematowi, wymaga dużych nakładów finansowych na rozbudowę szkoły, jak również wyposażenie jej w niezbędne do realizacji podstawy programowej pomocy i środki. Tutaj również duże wydatki należałoby ponieść. Tak jak tutaj już się też do Państwa zwracałam, mieszkańców wsi Chmielnik, ja wiem, że podkreślacie Państwo taką rolę szkoły w historii i tradycji miejscowości i tego na pewno my nie umniejszamy i nie można tego umniejszyć. Jak też mówiłam, każda miejscowość posiada taką szkołę, taką placówkę i każda jest z niej dumna i na swój sposób